do rzeczy. Konferencja po meczu Pelikanowicz z WKS Wieluń. Poprosimy obu trenerów o komentarz. Najpierw poprosimy trenera zespołu gości, pana Marka Przybyła. Znaczy tak, no na pewno pierwsza część, pierwszej połowy, tych 15 minut mieliśmy swoje sytuacje, które nie wykorzystaliśmy. Nawet przez Agnia była złamą sytuację, później straciliśmy ramkę. No i myślę, że skończył się na czerwonej kartce dla nas i próbowaliśmy jeszcze coś zmienić w przerwie. Kontuzja młodzieżowca jednego, zmiana na pewno też zrobiła jakąś tam różnicę. No i cóż, no 4-1 przeszkadza wysoko, ale no niestety nie, 10 na 11 ciężko było grać. Bardziej, że drużyna Pelikana z tego fragmentu gry, mieliśmy tego unikać, no tak wyszło. Dziękujemy bardzo. Teraz poprosimy o komentarz trenera gospodarzy, pan Bogdan Józiak. Świetny wynik dla nas, naprawdę świetny wynik z trudną drużyną Wielunia, który się odbudował po zmianie trenera, który zdobywał punkty i na Lechii, i u siebie z Polonią Warszawa. Wygraliśmy zdecydowanie, zgadzam się z tym, że pierwsze 15 minut praktycznie źle weszliśmy w mecz. Wieluń zaskoczył nas agresywną grą. Dobrze, że w 100% sytuacji nie wykorzystał. Później po stałym fragmencie gry to i czerwone karce już totalnie przejęliśmy inicjatywę i faktycznie już z przebiegu gry wynikało tylko tyle, ile strzelimy bramek. I cieszę się, że strzeliliśmy większą ilość, 4 bramki i jestem zadowolony z meczu, z drużyny. Zostały 2 kolejki, musimy się skoncentrować na tym, żeby jeszcze zdobyć jak najwięcej punktów. Mam pytanie do obu panów. Panowie, tak jest termin ułożony, że za tydzień jest przerwa ze względu na te święta, to już tak w końcówce rundy. Jak panowie uważacie, czy ta przerwa wpłynie w dobry sposób na drużynę, będzie to czas, żeby odpocząć, jakieś poprawić założenia taktyczne, czy to jest takie trochę wybicie z rytmu meczowego tuż przed końcem rundy? Może najpierw pan Przybył? To znaczy, no dla mnie, ja przyjąłem drużynę miesiąc temu, także dla mnie to jest następne 2 tygodnie, tak żeby podać drużynę. Ale na pewno, jeśli chodzi o rytm meczowy, podejrzewam, że też niektóre drużyny z trzeciej ligi grają też w sparingi szukają tego rytmu meczowego, bo no, przecież w zależności od, też od kadry, bo jest końcówka sezonu i też ta kadra nie jest za szeroka, tak jak w naszym przypadku, gdzie brakuje tych juniorów przede wszystkim. Także z jednej strony ja się cieszę, ale no, z drugiej strony faktycznie na niektórych zawodników, którzy ten rytm meczowy zakłóci, no, na pewno będzie jakoś tam dla nich niedogodność. Dziękuję. Panie Bogdanie? Pierwszy raz się z takim czymś spotykam, że 2 kolejki zostają do końca, ktoś sobie wymyśla przerwę. To niech ułoży tak terminarz, żeby zagrać sobie teraz w środę lub w czwartek, a wcześniej nie grać w środę, gdzie wcześniej graliśmy środa, sobota. A zrobić 2 tygodnie przerwy w tym okresie, gdzie w tamtym okresie ktoś raptownie wydłużył ligę, gdzie graliśmy w śnieg, a teraz raptownie zrobili nam wolno. No, cieszę się, że dbają o zawodników, ale tak no, troszkę więcej wydaje mi się, że głowy, dlatego większość drużyn tak szuka sparing partnerów, to w zależności od kadry, bo chce być w rytmie meczowym, nie chce dać chłopakom wolne, bo nie wiadomo, czy ich obudzi, czy nie. A to jest końcówka sezonu. Także tu na pewno nie rozchodzi się o świeżość, żebym ja teraz szukał przez ten czas świeżości u drużyny, czy jakiegoś zgrania, nie. To jest już, minęło 15 kolejek i ja osobiście wolałbym grać w środę czy w czwartek spotkanie, bo tu nie ma po czym odpoczywać. Myślę, tym bardziej, że tak naprawdę tylko nasza liga gra, nie gra, bo tak to wszystkie trzy ligi grają 2 listopada i tylko trzecia liga, łódzka, mazowiecka i czwarta. Tak. Ale mogliśmy zagrać w piątek nawet. Tak? Do pierwszej, w piątek i wszyscy by byli zadowoleni, by było fajnie. A tutaj... No, tak dla mnie, no, jeżeli przyjmuje się drużynę w pochowie sezonu, ale to i tak mówię, na 2 mecze to i tak się założeń taktycznych nie zmieni, bo to nie ma jakiegoś tam znaczenia. Dziękuję. Jeszcze mam, panie Bogdanie, pytanie o zdrowie Daniela Bończaka, bo dziś go nie było, bo zachorował podobno, tak? Tak, Daniel Bończak jest chory na anginę. I Damian Dąbrowski, niestety przykra kontuzja, wiązadła krzyżowe plus kotka na WF-ie w szkole. Takie coś mu się przydarzyło, także szkoda. Damian Dąbrowski wypada praktycznie już do czerwca. A Daniel Bączak, mam nadzieję, że akurat dla niego ta przerwa będzie fajna i dojdzie do zdrowia. Możliwe, że już za te 2 tygodnie będzie do gry? Podejrzewam, że tak, to ta przerwa na pewno pozwoli, żeby Marek był
do dyspozycji. Dobrze, ja więcej pytań nie mam. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania może? Nie, dziękuję. Nie ma pytań, więc dziękuję bardzo na tym zakończeniu konferencji.